Ten weterynarz przypomina trochę doktora Dolittle. Poświęca się dla zwierzaków, które należą do bezdomnych. Leczenie zwierząt traktuje nie tylko jako pracę, ale również powołanie. Taka postawa w dzisiejszych czasach to rzadkość. Poznajcie niezwykłego obrońcę bezbronnych. Każdy marzy o tym, by weterynarz, któremu powierzamy zdrowie naszych zwierząt, wykazał się nie tylko ogromną wiedzą, ale też empatią. Niewiele rzeczy boli tak, jak widok cierpiącego pupila. Ten mężczyzna traktuje swój zawód jak powołanie. Dlatego nie przebiera wśród klientów. Zajmie się waszym zwierzęciem, nawet jeśli mielibyście nie zapłacić. Ten weterynarz spaceruje po ulicach ze stetoskopem i ratuje najbardziej potrzebujące zwierzęta. Na jego pomoc mogą liczyć wszystkie koty, psy i ptaki należące do bezdomnych ludzi. Amerykanin nie pobiera żadnych opłat, a ratowanie tych biedactw traktuje jako swoją misję. Stewart Kwane przyznaje, że jego powołaniem jest niesienie pomocy wszystkim stworzeniom, które jej potrzebują. Dlatego nie zamyka się na pupili ludzi żyjących na marginesie społeczeństwa. Bezdomnych opiekunów oraz ich zwierzaki weterynarz traktuje jak innych klientów. Często najbiedniejsi traktują swoich małych towarzyszy lepiej, niż niektórzy bogaci ludzie. Postawa, jaką prezentuje weterynarz, jest godna podziwu i jest coraz rzadziej spotykana w dzisiejszych czasach. Pełniąc swoją misję, Stewart Kwane usłyszał od bezdomnych wiele wzruszających historii, które jedynie umacniają go w swoim postanowieniu. Amerykanin jest prawdziwym bohaterem i doktorem Dolittle naszych czasów. Źródło: Bored Panda. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.